Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Ja tu spotkałem Pana, który jest właścicielem jednego z tych pięknych samochodów, tego, który mi się chyba najbardziej podobał. Ten czarny Citroen, prawda? Tak, Citroen. Może Pan się przedstawi i coś powie o tym samochodzie. Jerzy Pawłowski z Warszawy, Citroen, 57 rok. Jest to ciekawy samochód o tyle, że poprzednim właścicielem był premier PRL-u, Józef Cyrankiewicz. Aha, czyli właścicielem tego samochodu był Pan Cyrankiewicz, premier... Tak, to był, o, proszę Państwa. To był jego samochód, dlatego samochód jest taki dosyć interesujące. A w ogóle samochody te były nagminnie używane przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa. A no tak, to na filmach się widzi. Podjeżdżają, tak, wciągają do środka. Jest jeszcze jeden taki samochód, który tam stoi za mną, ma kolega, pan, który tutaj nieopodal stoi. Aha. Prawie jest identyczny samochód. Mój jest 57 rok, kolegi jest 53. No są to fajne samochodziki. Można powiedzieć, że jak są dobrze odrestaurowane, to później sprawiają się dobrze i naprawdę nie robią zawodów takich ciężkich rajdek, jak my tu teraz po tych górach świętokrzyskich jeździmy. To jest tylko pojemność. Znaczy pojemność jest dosyć spora tego samochodu, bo jest 1911 cm, ale tylko tych koni ma 60. I te górki to sprawiają naprawdę bardzo poważne utrudnienie dla tego autka. Ciągnie się bardzo wolno, momentami nawet jedynkę wrzucamy. Ale do tej pory jeszcze raz nie zawiodły i myślę, że nie zawiodą, bo dopiero zaczęliśmy nasz rajd, który będzie trwał do soboty, objeżdżamy całą tą ziemię świętokrzyską. Ile on potrafi wyciągnąć, że tak powiem, na równej drodze? Proszę pana, robiliśmy próbę, zarówno jak i kolega tym samochodem. No nie da się więcej pojechać jak 112-113 km na godzinę, ale ponieważ to jest dziadek, nie wolno na dziadka wskakiwać i go gonić, bo on daleko nie pojedzie, no prawda? Tak, tak. Taką próbę zrobiliśmy z czystej ciekawości, a taka powiedzmy podróżnicza szybkość to jest 70-80, można jechać ją, wtedy się bardzo dobrze spisuje i dosyć mało pali, bo w granicach 9-10 litrów. Aha. Jaka jest wartość takiego samochodu, bo to pewnie jest pana, spora, zwłaszcza, że on ma taką historię, że Cyrankiewicz nim podróżował, prawda? No tak, no ciężko jakby tą wartość tutaj przepisać na pieniądze. To, tak, ma wartość po prostu taką dla serca kolekcjonera, prawda? To jest najważniejsze. Pana, to naprawdę trzeba pasjonata, tak jak my mówimy, to trzeba pozytywnie zakręconego człowieka, który zdaje sobie sprawę, jakim to jest wyrzeczeniem zrobiony ten samochód. I tak naprawdę to ciężko mi powiedzieć na temat wartości, bo to jest jakby indywidualna sprawa. No, nikt na pewno nie chce sprzedać. Rozumiem, rozumiem. Są tego samochodu. Rozumiem. Ciężko to powiedzieć, ale niejednokrotnie przekracza wartość samochodów, które są samochodami tymi współczesnymi jeżdżącymi. A tak teraz szczerze panu powiem, to się pomyliłem, bo ten samochód to jest mojego kolegi, a ten Cyrankiewicza to jest ten. Tak, dobrze, to podejdźmy. Bo są identyczne. A, rozumiem. Są identyczne. A to ktoś inny podjeżdżał nimi, czy po prostu panowie tu podjeżdżali? Ja podjechałem, ale myśmy od razu tam. Aha, poszli. rozumiem. W związku z tym. Aha, bo one są zewnętrznie identyczne. Są identyczne. Aha, no to ciekawa historia. Tylko różnią się rokiem. Rozumiem. Natomiast ten jeździł w Polsce od 57 roku, tak jak mówię, w Urzędzie Bezpieczeństwa. I to był taki osobisty jego samochód, czy po prostu taki służbowy? Osobisty jego samochód, tak. Najpierw był służbowym, on go później ten samochód przejął. Wiadomo, że jego żoną była bardzo popularna na tamte czasy aktorka, która jeszcze żyje, żyjąca, on ma około 90 kilku lat, Nina Andrycz. A tak, tak, tak. Nina Andrycz jego żoną, nawet mnie kiedyś spotkała w Warszawie w hotelu. Sympatyczne wspomnienia, żeśmy wymienili na temat tego samochodu, pokazała mi zdjęcia, gdzie tam z mężem sobie urzędowała. Jeździli tym samochodzikiem, ale miłe były wspomnienia. Także samochód to jest właśnie ten. Ale jakieś... prawo się pomylić, bo są. No tak. No to widać, oczywiście. A jakieś takie ciekawostki o tym samochodzie, jakieś takie niespotykane rzeczy w nim. Co tu jest ciekawego? Czy czym się różni na przykład podróżowanie tym samochodem od współczesnych jakby pojazdów? Proszę pana, to już panu pokażę. Na przykład... Jakaś korba z przodu na przykład, coś takiego. No, ale ja jakoś tego nie korzystam. Natomiast panu pokażę, jaką ma klimatyzację. Aha, świetnie. Na ówczesne czasy, jak była zrobiona klimatyzacja, tylko to i to tworzy. Dobrze, teraz dobrze. Pokażę, na czym dobrze. Widzą państwo, no tym samochodem jeździł premier Cyrankiewicz.
To jest chyba ten od obcinania rąk, prawda? Co tam w 56 czy no, 56, tak? Tak też mówił, tak też tak, mówił. Tak, tak, bo on tam grzmiano robotników, że tak. Rękę podniesioną na wadze ludową obetniemy. Będzie obcięta, tak. Proszę pana, więc jak tutaj, o, jest taki pokrętło. Jak pan patrzy na tą szybę, ona tak, jest tak, teraz tak. Zamknięta i teraz pokręcamy tym, szyba się otwiera do przodu. Aha. Powietrze wpada tutaj i do góry. Aha, no i wtedy mamy wentylacja. Piękną klimatyzację, można sobie jechać tak jak na motorze jedziemy, tak, prawda? Tak. Drugą taką sprawą, tu jak pan z przodu zobaczy, jest taka klapka, którą ja teraz będę zamykał. A tak, widzą państwo. O tak, klapka jest zamykana teraz. A jak ją otworzę do góry, to wtedy pada powietrze. I po nogach leci chłodne powietrze. Aha, no proszę państwa. No, ma kilka takich ciekawych historii. Natomiast musi to być dobrze wszystko spasowane, bo po prostu jeśli jest duży deszcz, czy jakaś wielka taka wilgotność, to potrafi tędy lecieć woda. Ale już sobie z tym poradziłem i wszystko jest najlepszym porządku. Świetnie. A może coś o jeszcze jakimś modelu by pan powiedział, który tutaj... Czy raczej trzeba z właściciela? Nie, tu jeszcze pan pokaże tutaj, świetnie. Pokażę, jak to tutaj o, świetnie. Wygląda, że to jest zobaczcie państwo, jak wygląda tutaj silnik. W środku to samo jest tutaj, jest właśnie jaki silnik. Można powiedzieć, w idealnym stanie. Czy hebel, nie? Tak. Czy pan go sam restaurował? Tak, sam go restaurowałem. Aha, to 3 lata trwała restauracja. To trzeba mieć sporą wiedzę techniczną. Trzeba mieć wszystkim parę groszy. Tak, rzeczywiście. Bez tego się nie obejdzie. Ja tu pokażę państwu, że się zebrał spory tłumek wokół tego naszego samochodu. Znaczy naszego, no nie naszego. Naszego. Tutaj jeden z moich uczniów, który jest teraz reporterem i pracuje tutaj jako dziennikarz. Jest założona teraz antenata. Jedna przeróbka, jaka tutaj jest. Jedna przeróbka w tym samochodzie, która nie jest zgodna z oryginałem, to jest alternator założony. Dlatego, że była prądnica i ta prądnica po prostu nie wytrzymywała. Jak włączyłem wycieraczki, włączyłem światła, to już coś tam nie chodziło. Już po prostu było ciężko. Nie dostawał tyle prądu. Alternator daje na tyle prądu, że wystarcza. Nawet można radio włączyć, jeszcze światła przeciwdzielne. To wszystko pracuje. Pojemność musi mieć większą od tego. Nie, normalnie. Normalną taką jak przy normalnym Fiacie, takim 125. O, to się ten mały. No. 45 chyba to będzie. A jeżeli chodzi o ogumienie, czy to jest proszę jeszcze... Pana, ogumienie jest oryginalne. Robią teraz Francuzi, to jest firma Michelin. I nietypowy rozmiar, to jest 165x400, one nie występują teraz takie opony w ogóle. Natomiast żeby je dostać, to trzeba je sprowadzać z Francji. Proszę zwrócić uwagę, jakie one są w ogóle cienkie te tak, opony. Tak. Bardzo cieniutkie te opony są. Samochód jest dosyć wysoki, bo same opony są wysokie. Tak. On na jakichś małych oponach by wyglądał fatalnie. Dlatego opony też nie wysokie. Sygnały jest, ale jest wąski. To nowe. Sygnały to są te, co były, tylko... A, nie dwutonowe. Dwutonowe, odrestaurowane. No proszę pana, pięknie dziękuję za tą opowieść o tym pana pięknym samochodzie. Jest wiele jeszcze innych tutaj fajnych samochodzików, naprawdę jak pan tak przejedzie po tym całym placu. Ciekawa auta, bo przyjechali do nas ludzie z Holandii, aha, z Niemiec, to taki z Danii, międzynarodowy. Nawet załoga amerykańska jest. Tam ciekawy jest taki motor z 23 roku, BMW motor. Naprawdę rarytas, proponuję go zobaczyć. A może pan by coś o nim powiedział, bo jeżeli nie ma właściciela, to... Tam stoi, to jest BMW 23. To może podejdziemy do niego. Tylko zaraz wezmę. A, jeszcze jedna sprawa panu powiem, to ciekawostka przy tym samochodzie. To proszę sobie wyobrazić, że to jest samochód po francusku traction avant. Dokładnie mówi to, że skrzynia biegów jest przed silnikiem. Aha. Czyli najpierw jest skrzynia biegów, później silnik. To jest jedyny samochód, który właśnie ma ten system zastosowany. Najpierw skrzynia biegów, później silnik. To w każdych samochodach jest zazwyczaj tak, że jest najpierw silnik, później skrzynia biegów. A tu jest jakby odwrotnie to zrobione. I napęd jest naprzód, od razu ze skrzyni biegów wychodzą półośki, na koła przełożenie. I to się... Pokażę to państwu. Pokażę państwu, jak tutaj jest. O, widzą państwo, tak. To jest Cyrankiewicz.
nie potrzeba milionów. Proszę Państwa, no więc tym modelem jeździła jeśli pan Cyrankiewicz, premier PRL-u, ale również bezpieka używała go do swoich no niecnych celów, czyli UB, UB, no to chyba się UB nazywało, Urząd Bezpieczeństwa, no to groźna instytucja, proszę Państwa, no mordercza nawet, zbrodnicza. Samochód jest piękny, ale jego przeszłość no jest taka no trudna. Mroczna, i sam jest mroczny. No to przejdziemy się dalej po tym pięknym rynku, który jest teraz tutaj, ten rynek. To przyjechali Niemcy tym motorem BMW, proszę zobaczyć. A to jest ten tutaj. To jest ten motor. O, proszę Państwa, to jest motor, tutaj zaraz pan powie dokładnie jaki. To jest motor BMW wybudowany przed wojną w 26 albo 29 roku, dokładnie tego nie pamiętam. Trzeba było właściciela zapytać, ale proszę zobaczyć, wszystko jest oryginalne w tym motorze. Począwszy od znaczków tutaj, tak, firmy BMW. Jak ktoś nie wie, co to znaczy, znaczek w ogóle BMW, bo on pozostał do dzisiaj na wszystkich samochodach, tak, ale logo. Aha, logo nie, kiedyś, a nie wiem, firma, nie wiem. Kiedyś firma BMW robiła tylko i wyłącznie silniki samolotowe. I to ma się kojarzyć ze śmigłem samolotu, proszę popatrzeć, to jest do złudzenia, prawda? Śmigło w ruchu, prawda? Przez niebo przebija kręcące się śmigiełko. Ono zostało do tej pory. Siedzenia oryginalne, skóra oryginalna. Naprawdę motor wspaniały, przyjechał sam o własnych siłach z Niemiec, jeździ po całej Europie do tej pory bez awarii. Proszę zobaczyć, jakie ciekawe światełko jest, gdzie tu w ogóle można ciężko zobaczyć, czy ktoś hamuje, czy nie hamuje. Stop. Tak. Ogumienie oryginalne. Ogumienie oryginalne. Pali z pierwszego uderzenia, jak przyjdzie właściciel, to poprosimy go. On chyba robi tutaj rurkę nawet. Właściciel jest takim ciekawym uniformie, ubrany jest takie ma, no specjalnie jest ubrany do tego motoru. Jak go zobaczę, to gdzieś go pan... A może jeszcze parę słów o tym pojeździe, bo tutaj stoi tak... To przyjechali Niemcy, to jest Opel. To jest, proszę Państwa, Opel. My tam zaraz, nas tam zaraz zapraszają już, bo mam, sponsorujemy właśnie Blachę Pruszyńskiego. Muszę iść, na temat samochodu to powiem mało, dlatego że nie znam właścicieli, ale bardzo ciekawy egzemplarz. To jest najstarszy samochód, który tutaj przyjechał na ten salon. To jest w ogóle najstarszy. Który rocznik to jest? Podejrzewam, że to jest samochód przedwojenny, jakiś 36, może 34 rok. Piękny. Ale nie biorę odpowiedzialności za to, co mówię, dlatego że nie jest to moje auto i nie znam szczegółów. Rozumiem. Tak myślę. Przepraszam bardzo. Jest tu może taki na kolbę. Prawie wszystkie są na kolbę. Ale nie, żeby korby. No tak. Tutaj też jest ten na korbę. Proszę Państwa, ja pożegnam się z Państwem. Podziękuję. Ja tylko przerwę na minutkę. Ja skończę nagranie. Bardzo panu dziękuję za nagranie. To wszystko będzie na stronie niemagister.pl. Łatwo zapamiętać. niemagister.pisanerazem.pl. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja teraz uścisnę dłoń. Pozdrawiam wszystkich. Miłej imprezy. Dziękuję bardzo. Żegnam się z Państwem. Do widzenia Państwu.